Dorota z Rolnik szuka żony broni Dagmary Kaźmierskiej. Bóg jest do osądzania. Po ujawnieniu koszmarnych szczegółów z życia Dagmary Kaźmierskiej internauci są wściekli i nie zostawiają na niej suchej nitki. Królowa życia może liczyć jednak na wsparcie Doroty, znanej z programu Rolnik szuka żony. Dagmara Kaźmierska ostatnio jest na ustach wszystkich po tym, jak wybuchła afera związana z jej kryminalną przeszłością. Jak wynika ze śledztwa portalu goniec.pl, królowa życia miała zlecić gwałt na swojej pracownicy i zgotować dziewczynie piekło. Nie wszyscy jednak przejmują się najnowszymi rewelacjami na temat Kaźmierskiej. Do grona tych osób można zaliczyć Dorotę, uczestniczkę 10. edycji programu Rolnik szuka żony. Dorota z Rolnik szuka żony broni Dagmary Kaźmierskiej. O przeszłości Dagmary Kaźmierskiej mówiono już wcześniej. Królowa życia w 2009 roku została skazana prawomocnym wyrokiem za działanie w zorganizowanej grupie przestępczej, za stręczycielstwo, sutenerstwo i zmuszanie młodych kobiet do prostytucji. W więzieniu spędziła 14 miesięcy. Jednak dopiero teraz portal goniec.pl zapoznał się z aktami sprawy Dagmary Kaźmierskiej i dotarł do szokujących zeznań 24-letniej wówczas Marii A. której królowa życia miała zgotować prawdziwe piekło. Internauci nie zostawiają na Kaźmierskiej suchej nitki i pod jej postami w mediach społecznościowych widać, że są oburzeni. Jest jednak grono osób, które uważa, że królowa życia odpokutowała już swoje czyny siedząc w więzieniu i zasługuje na drugą szansę. Również Dorota z programu Rolnik szuka żony postanowiła wypowiedzieć się na ten temat. Dorota nie tak dawno zamieściła na profilu Dagmary Kaźmierskiej komentarz, że jest wielka. Na co jedna z użytkowniczek odpisała jej, że poleca przeczytać artykuł Gońca, zamiast pisać tego typu słowa. Dorota postanowiła jej odpowiedzieć i stwierdziła, że gazety piszą wszystko, by przyciągnąć czytelnika uwagę. Dziewczyna rolnika dodała, że już dawno wiedziano o przeszłości Kaźmierskiej.